Dzień dobry bardzo. Witam Was oczywiście w kolejnym filmiku. Tak jak pewnie po tytule już widzicie, dzisiaj przymierzamy Shein. Jakiś czas temu zapytałam Was o... może inaczej. Jakiś czas temu robiłam filmik z Zalando o ciuchach takich sportowych. I dużo z Was mi pisało, słuchaj, Shein ma bardzo fajne ciuchy sportowe, spróbuj, może Ci się spodobają. I tak przechodziłam przez tą stronę. Wybrałam sobie kurtki, wybrałam sobie bluzy, wybrałam sobie... leginsy, bo tego nie można nazwać spodniami, ale leginsy. Także dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem tego, czy te ciuchy faktycznie są takie fajne, bo tam w komentarzach wywiązała się dyskusja i było różnie. Natomiast chciałam to po prostu sprawdzić na własnej skórze, dlatego otóż jestem z takim trochę zimowo-sportowym wydaniem tego filmu. Wiecie, o co chodzi. W każdym układzie. Najważniejsze, pamiętajcie o tym, że jeżeli takie filmy Wam się podobają, to Shein patrzy na klikalność. Jeżeli nawet nic nie kupujecie, to klikajcie w linki na dole, bo to bardzo pomaga. I najzwyczajniej później chcą współpracować i mogę dla Was wziąć jakieś nowe ciuchy, przymierzyć, powiedzieć, czy są fajne, czy nie są fajne. Także bardzo Was o to proszę. Jak tak samo proszę Was o to, żebyście subskrybowali kanał. Im nas więcej, tym weselej. Coraz więcej filmów ciuchowych, więc jedziemy z koksem, nowy rok i w ogóle i te sprawy, także... Och, well. Dobra, dwie pierwsze rzeczy mam już na sobie. Tak jak widzicie, poszłam w habrowy kolor. Skoro tyle z Was mówi mi, że w niebieskim mi ładnie, to pomyślałam, że haber będzie the best. I co? I zabieramy się za przymierzenie, pokażę Wam pierwsze dwie rzeczy, a później przejdziemy do kolejnych, no powiem, interesujących, bo mam tutaj takie dość ostre zdanie o nich, ale to... Poczekacie jeszcze chwilkę i wszystko się wyjaśni, o co mi dokładnie chodzi, także zabieramy się za przymierzanie. Dobra, pierwsze rzeczy już na mnie. Tak jak widzicie, zaczniemy sobie od bluzy. I teraz tak, ta bluza jest chabrowa, wnioskuję, że miał być długi rękaw albo 3/4, ja i tak go podwijam do takich, wiecie, łokci. Natomiast tak, to jest bluza z kapturem. Więc tutaj jak najbardziej macie kaptur. Dekolt jest teeny tiny, czyli bardzo malutki. I co jest ważne, ta bluza to jest grubsza koszulka. To nie jest bluza. Wiecie, jak wyglądają bluzy dresowe? Są grubsze, takie cieplejsze. Niekoniecznie muszą bardzo mocno grzać, ale jednak są z tych cieplejszych. To jest taki... t-shirt udający bluzę, w niektórych przypadkach jest to fajne, no bo jednak chcemy, żeby ta bluza była bardziej przewiewna, natomiast ten dekolt tutaj, no mi osobiście, powiem Wam szczerze, trochę mnie dusi, trochę taka jestem skrępowana, wolałam, żeby on był troszeczkę większy, chociaż w bluzach jest to rzadkość. Natomiast tak, podoba mi się tutaj, że to ma kangurka, myślę, że tutaj zawsze coś można wrzucić. Jakbym szła z psem, to myślę, że jak najbardziej mogę, nawet tutaj jest, o ile się nie mylę, to jest odblask. Przynajmniej tak wygląda, jakby miał się odbijać, trochę się odbija w tym świetle, także jest duże prawdopodobieństwo, że to jest odblask. Także pod tym względem myślę, że okej. Natomiast jeżeli chciałybyście kupić bluzę, no to to jednak nie jest to. Teraz rozmiarówka. Z tą rozmiarówką zawsze mam problem w Shein. Ja lubię rzeczy, które nie opinają mi się tutaj na biuście. Nienawidzę po prostu, jak ten biust, wiecie, wygląda tak. Nie. Ja lubię, jak tutaj jest troszeczkę więcej miejsca. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą bluzę, ja mam ją rozmiar większą niż normalnie i ona jest dobra. Także jeżeli ktoś lubi takie bluzy, to jak najbardziej polecam, ale bierzcie rozmiar większą. Bo ona nawet nie wygląda to, jakby była bardzo szeroka, ona jest troszkę szersza niż to, co mam ja. Natomiast no, tak to wygląda, tak to w tym momencie zostało. Myślone. Nie jest to złe, natomiast no, wiecie, tak po prostu. Najzwyczajniej musicie patrzeć na tabelę. Zawsze mnie pytacie, jaki biorę rozmiar. Dziewczyny, ja zawsze ogarniam tabelę. Tam każda rzecz w Shein jest zupełnie innego rozmiaru. Może inaczej, rozmiar 1X nie w jednej rzeczy nie odpowiada rozmiarowi 1X w drugiej rzeczy. W żadnym wypadku. Zawsze tabela. Tylko i wyłącznie patrzcie na biodra, patrzcie na talię i patrzcie na biust. To są takie trzy podstawy, na które ja patrzę, oczywiście tam później jeszcze jakieś długość i tym podobne, żeby nie było, wiecie, crop top i te sprawy. Natomiast fakt faktem, bywa różnie z tymi rozmiarami. I na tym zakończę o tej bluzie. Natomiast pokażę Wam spodenki. Mam dwie pary spodni. Zniżam Was
troszkę niżej. Mam nadzieję, chociaż może was... Czekajcie, przerzucę was jeszcze raz i dopiero. Okej, tutaj są krótsze spodenki, takie a la kolarki. One są dość duże na mnie, bo tutaj, tak jak widzicie, one są mega szerokie, natomiast wyglądają całkiem spoko. Są takie typowo tutaj do mojego końca mojej pupy. Na brzuszku też leżą fajnie, mają taki dodatkowy pas. Natomiast, co jest ważne, tutaj są takie orzeczy, gdzie możecie sobie na przykład kluczyk włożyć, jak idziecie na siłownię. Myślę, że w nich się by fajnie ćwiczyło. Ja z takim zamysłem też je wzięłam, z tego względu, że chciałam, żeby były właśnie do ćwiczeń. Natomiast tutaj jest jakaś nitka, która mi się drze, widzicie to? Gdzie jest ta nitka? Urwałam ją już? Nie, jeszcze nie. Tutaj jest jakaś nitka. One są takie słabe jakościowo. Ale mam jeszcze jedne spodnie. Jeszcze jedne spodnie, które przed chwilą nawet przymierzałam, bo chciałam być pewna. I to są spodnie, które bardzo mi się podobały, bo są takie dłuższe, wiecie, typowe leginsy, ale niestety są na mnie za duże. I to porządnie za duże. I do tego to nie jest materiał leginsowy, tylko to jest jakiś gównolit. Przepraszam za wyrażenie, ale tak jest. Z tyłu strasznie mi się podobało, że on ma tutaj takie... Dlatego wzięłam, one mi spadają z tyłka, nie ubieram ich, bo nie chcę mi się ich ubierać. One są dla mnie za szerokie, spadają mi z tyłka i tutaj w okolicach tych, no brzydko się układają. Tyle wam powiem. Więc niestety, ale na razie leginsów z Shein nie znalazłam fajnych, więc te niestety, ale pójdą w świat, może komuś będą odpowiadać, natomiast mi niestety nie, więc tych nie polecam, natomiast te jak najbardziej tak, są fajne, to się wszędzie ładnie układają i są, powiem wam, fajne, wygodne w użytkowaniu. To mogę wam już powiedzieć, bo ja już sobie w nich ćwiczyłam i naprawdę są ok. Będę szukała z tej, nie powiem firmy, ale z tych takich długich, poszukam, może gdzieś tam są i po prostu je sobie zakupię. Ale teraz uwaga, mam dwie kurtki. Mam dwie kurtki, jako że część z was polecała, mówiła, słuchaj, kurtki są naprawdę fajne, weź sobie, spróbuj, może ci się spodobają. Wzięłam dwie, jedną taką przeciwdeszczową i mówię, kurczę, przy takich przeciwdeszczowych kurtkach, ja ogólnie przy kurtkach lubię mieć rozmiar 2 większy, bo wtedy, wiecie, zakładać jakąś bluzę, czasami pod to, czy cokolwiek robicie, po prostu potrzebujecie trochę miejsca, nie takie ściśnięte. I ta bluza jest 2 rozmiary większa niż to, co powinnam wziąć. Musicie to zobaczyć po prostu, bo to nie jest takie proste. I teraz uwaga. Czy widać to, że ja się nie mogę w niej dopiąć? Powiem wam szczerze, Shein wchodzi na takie moje comfort zone, gdzie niekoniecznie jestem zadowolona to, że 2 rozmiary większa bluza. Nie jestem w stanie, jakby ja się w niej zapnę, bo ja już próbowałam, wiecie, na siłę nawet, ja się w niej zapnę, ale ja tutaj po prostu wszędzie czuję tą, ja mogę w ogóle tak, dotąd mogę podnieść ręce. Bo jak już podniosę wyżej, to ona cała idzie do góry. Więc to jest tyle, na ile sobie mogę pozwolić. Owszem, jest bardzo dobrze wykonana, jest naprawdę fajna, jest, ma długie rękawy, ma tutaj fajne zamki, jest nieprzemakalna, ma jakieś kieszonki. Ale kurczę, rozmiar nie jest mój. Ech, to jest właśnie w tym Shinie, że coś mi się spodoba, ale niekoniecznie musi na mnie pasować. I tu się zaczyna robić problem, więc no niestety, jeżeli jesteście troszeczkę mniejszy niż ja, czyli macie tego 48-50, to spróbujcie, może na was będą te kurtki dobre. Ja w tej się dopiłam, ale po prostu ona jest za mała. Nawet tutaj czuję, jak, nie wiem czy to widać, jak tutaj w piersiach widzicie, mam takie ciągnięcia lekkie. Ona po prostu też, wiecie, przy użytkowaniu, jakby przy ruchach, tym podobne, no to nie jest dobra. Ona powinna być o wiele szersza. Po prostu, najzwyczajniej. Po to wzięłam rozmiar 2 większą, żeby ona była po prostu tutaj szersza. No ale nie jest. Pójdzie na pewno w dobre ręce do kogoś, kto po prostu ma mniejszy rozmiar niż ja, bo uważam, że jest bardzo dobrze wykonana. Podoba mi się to, że na tej ma rzepy, że ma pełno tych kieszonek, że jest nieprzemakalna, z tyłu ma kaptur. Ach, gdzie jest ten kaptur? Tutaj jest fajny kaptur. Naprawdę jest dobrze wykonana. Ale rozmiarowo niestety nie jest na mnie. I jest ostatnia kurtka, którą mam dla was. Co ja mogę wam tutaj powiedzieć? Kurtka jest typowo narciarska.
jest tutaj z podszyciem, z takiego misia. Jest mega gruba. Rękawy ma, myślę, że całkiem ok. Ma ogromny kaptur, już wam pokazuję. O, ma ogromny kaptur, który tutaj w ogóle można sobie zapiąć i jest ok. Natomiast podobnie jak, a, dokąd jest? Tutaj do, za moją pupę, tak dosłownie. Natomiast rozmiar też jest dwa razy większy. O dwa rozmiary większy. Ile te filmy mnie kosztują? I zobaczcie. Tutaj to już nic nie mogę ruszyć. Fajna kurtka, ale no... Nie, no bardzo mi przykro, ale po prostu rozmiar znowu przyszedł zły. Dlatego, jeżeli szukacie ciuchów, muszę się z tego rozebrać, bo mi strasznie gorąco. Jeżeli szukacie ciuchów, które w Shein mają robić za ciuchy typowo snowboardowe, jakieś zimowe, tym podobne rzeczy, to ja nie poradzę wam, jaką rozmiarówkę tam ubrać. Nie wiem tego, nie mam zielonego pojęcia. Każda rzecz jest inna, pomimo tego, że to są dobre ciuchy, bo naprawdę jakościowo, nawet te rzepy, tym podobne, to są fajne rzeczy. Ale ich rozmiar to jest po prostu wzięty z jakiejś, nie wiem, z jakiej tabeli, ale z takiej, z której ja po prostu chyba nie znam i nie wiem, że taka istnieje. I no niestety, ale pomimo tego, że wiecie, to była bardzo fajna kurtka na taki wielki mróz, nawet na wyjścia z psem, bo o tym też pomyślałam. Ale niestety nie. Szkoda, bo nastawiałam się, że tym razem Shein mnie zaskoczy i będzie, muszę sobie tutaj to poprawić, że Shein mnie zaskoczy i będzie, wiecie, będzie bardzo pozytywnie, tak jak dużo osób się pozytywnie o tym wypowiadało, natomiast no niestety nie. Nie wiem, co jest grane z ich rozmiarówką, ja nie rosnę 5 rozmiarów w ciągu miesiąca, natomiast to wygląda to, jak wygląda. No cóż, jakościowo polecam, rozmiarowo, sorry, jesteście w tym sami, spróbujcie ogarnąć te rozmiary, bo ja chyba mam pecha albo nie ogarniam tej tabeli, niestety. Tyle, dziękuję wam ślicznie za oglądanie, jeżeli chcecie kolejne filmy z Shein, które mogą was ustrzec przed kupnem czegoś słabego albo powiedzieć, że coś jest naprawdę super, to polecam klikać w linki, tak jak powiedziałam, Shein liczy się klikalność, więc to na pewno jest mega, mega ważne. I o to was proszę. Oczywiście, jak zwykle, każdy komentarz na wagę złota. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, jeżeli film wam się podobają i czekam na waszą opinię o ciuchach z Shein. Bo ja już dawno nic takiego fajnego nie miałam i zaczynam tracić wiarę. Podbudujcie mnie trochę. Miłego dnia! See ya!